Na początku w imieniu wszystkich organistów oraz ich rodziców pragniemy księdzu złożyć najserdeczniejsze życzenia. 30 lat temu, ponad nawet, poczuł ksiądz powołanie zostania księdzem, głoszenia Słowa Bożego, bycia wiernym Panu Bogu i kochać Go całym sercem. Po drodze byli różni ludzie, i dobrzy, i źli. No. A tych drugich mówisz o sobie? Ale ksiądz im zawsze pomógł, służył dobrą radą. Także niektórzy ludzie pomogli księdzu w utworzeniu grona organistów. Ale kombinuje. Dlatego życzymy księdzu dobrego ucha na te wszystkie fałsze, nie fałsze. Dobra, starszy już. No i wszystkiego dobrego, życzę błogosławieństwa. Dobrze. Dasz kwiatki? Dziękuję i za teraz, i za to, co było rano, prawda, bo to jest taka jakby suma, czyli tam się zaczęło, tutaj się kończy, a teraz to, co jest ważne. Bardzo serdecznie wszystkich witam, wszystkich, prawda, i zaangażowanych w duszpasterstwie i na najważniejszych urzędach w miejscowym państwie doberskim. Dobrze, kochani, słuchajcie, przechodzimy więc do tego, co jest ważne, więc która tam umie grać wśród osy ciszy, niech nam zakolenduje. Wśród nocnej ciszy głos się rozsądzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem
ale takie dwa krótkie do powiedzenia przed Ewangelium. Zgodnie z zasadą, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. To taka pierwsza refleksja. A druga refleksja, dobrze, że pani Halinka i druga pani Halinka i pani Krystą, prawda, jakoś ratują. Ale to właśnie tak, że pokazało wyższość mszy świętej bez instrumentu, nad mszą świętą z instrumentem. Czyli msza święta bez prądu górą. No, było, nie było, tak to teraz wyszło. A teraz Ewangelia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Teraz dwa słowa poważnie. Bo tam to było tak dla żartu troszkę. Kochani, słuchajcie, przeżywając święta Bożego Narodzenia, to nie jest ważne, czy ktoś siedzi za klawiaturą, czy ktoś na przykład gotuje zupę, czy ktoś męczy się w piecu, albo robi dekoracje, albo ma naukę przed chrztem, albo trzyma dziecko, prawda, bo na rękach, bo jest malutkie. Nieważne, czy ktoś jest zajmujący się tym, czy tamtym. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że razem stanowimy Kościół. I to jest istota rzeczy. Każdy oczywiście w Kościele ma swoje własne zadania. I tutaj warto sięgnąć do jednego z listów świętego Pawła. Olimpijczycy z lekcji religii niech powiedzą, z jakiego listu świętego Pawła to jest, a ja nie będę nic więcej mówił. Jeżeli są nasi olimpijczycy, prawda, z naszej parafii, to niech powiedzą, z jakiego listu świętego Pawła to jest. I właśnie chodzi o to w tym wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy stanowimy jeden organizm, który jest Kościół, ale każdy ma w tym Kościele swoje własne zadanie. Przeżywając święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim, aby każdy dobrze swoje zadanie spełnił. Dziękuję. A teraz powiedzieć albo... Do tak pięknych słów to już nic nie można dodać. Nie podlizywać się. Mówić. Proszę, proszę. Życzymy prawdziwie błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Żeby naprawdę Pan Jezus, który już za chwilę, którego pamiątkę narodzin za chwilę będziemy na nowo przeżywać, żeby też kolejny raz na nowo narodził się w naszych sercach, żeby stawał się dla każdego z nas bliski, żebyśmy nieustannie każdego dnia właśnie pełniąc swoje obowiązki, swoje zwyczajne zadania, abyśmy doświadczali Jego bliskości, tego, że On jest naprawdę z nami i każdego z nas wspiera. Dobrych, radosnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Dziecię Jezus będzie blisko każdemu z nas. I może zróbmy jeszcze raz. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć publicznie głośno życzenia wobec wszystkich, także będzie, niech ma tę okazję. Proszę bardzo. Według własnego uznania. A jak nie, to przechodzimy do punktu następnego. Też w stół, a Mieszko się odezwie. W takim razie dzielimy się opłatę. Proszę bardzo. Mamy opłatę? Mamy. Nie, nie ma. Nie ma. U nas nie ma. Nie ma. Tam. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma.
sprzęt, tak, wszystkie szkoły. Właśnie śpiewie było coś więcej, żeby to i Boże. Dużo zdrówka. Spełnienia marzeń. Thank you.
Thank you.
ciasto w ogóle nie schodzi. Bardzo proszę, każdy teraz bierze po jednym kawałku ciasta na swój talerzyk. Nie. Czy wiesz, że to będzie jedna?
Dobra, uwaga! Zrób się gryzaczka, przybierzemy do Betlejem. I uwaga! Ona ci pomoże, ale ty musisz głośniej niż ona. Uwaga pierwszy. Uwaga! Pierwszy artysta przygrywka, już start! Organizuje się różnego rodzaju śpiewanie kolem przez małe dzieci. Dzieci śpiewają i nie boją się. I słucha ich 500 ludzi naraz, albo 852 ludzi naraz słucha, albo jeszcze trzeci. I wszyscy słuchają, słuchają. A teraz jaka twoja prawda? Ja chciałem tylko zauważyć, że ci wszyscy kandydaci z tej kolędowej piosenki powywodzą się z grona ministranckiego. Kolejna. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Słuchaj, no tutaj pójdźmy wszyscy do stajenki. I uwaga, za chwilę będzie kolędna. Trzymaj sami. Dobra, uwaga, dobra. Trzymaj, uwaga. Otwieram sobie. Dlaj.
jaka kolęda? Lula i Zuniu. Kto gra? Dobra. Dobra, no to zobaczymy. Zgadnij potem, kto będzie grał. Uwaga. Lula i Zuniu, wstęp. Poczekaj, jest wstęp. Yeah.
niespodzianka, ponieważ jeden taki pan, bardzo ważny kompozytor, napisał utwór, to jest chyba Chór Niewolników, coś takiego, prawda? To był ten Handel, właśnie. Ale to tego nie będzie, nie bójcie się. I to nie będzie tak nic o niewolnikach, tylko o ludziach wolnych. Oto niespodzianka, ponieważ właśnie wszyscy ministranci, którzy tutaj są, nie tylko ci mali, ale ci inni, tworzą taki specjalny zespół ministrancki. Chodźcie chłopaki jeszcze, Jasiu, Szymon, tak, kandydaci również, tak, uwaga, specjalny zespół, tak, i uwaga, tylko podajcie tytuł, żeby to mogły w ponucach pogrzebać. A jak się to teraz? Gdzie się Chrystus rodzi? Uwaga. Głośno, gdzie mają ministranci. Nie ma nic, nie będzie na trzy piętra wyżej niż ja, chociaż
mieszkań było nie mało. A potem wszyscy mieli stracić tak, tacy święci, no nie? Oni tak tacy byli poważni. No bo księdza, nie oni, to my będziemy chodzić. Tylko jak umowa była inna. No. No więc, a możemy z nimi chodzić. Umowa była inna. No, pożegnaliśmy się, podziękowali pięknie, ale słuchajcie, następnego dnia ja mam być po kolędzie w sąsiednim wieżowcu. Gadajcie, kogo spotkałem. No. No tak, dwóch małych pięciolatków, którzy chcieli mi pomagać. Widzisz? I chłopcy zawsze chcą chodzić po kolędzie, bo chcą być pogodzeni ministrantami, prawda? Ale dziewczyny też by chętnie. Chyba się pogubiłem. Pogubiłeś się. No się znajdziesz. Dobra, uwaga, a teraz przechodzimy do naszej swojej niekadralnej. Proszę was.
powiedzieć? Był, słuchajcie, był prowodnik i miał takiego prowodka, takiego emeryta, który był infuatem, ale już umierał, więc to mówi tylko ostatnie chwile życia, więc mówi do niego tak, tyłuś pan leży, oczy się zamykają, prawda? A ten podaje drobnicę do ręki i mówi, czemu to infuacie? Czas umierać. No, dobrze. A teraz coś młodego
brać tę osobę? Proszę bardzo. Dobrze, no to nie teraz wikarę zaśpiewam. A ja przepraszam, mogę coś powiedzieć. Ja chciałam się ty się serdecznie podziękować. Wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych świąt i miłego, no i szczęśliwszego nowego roku. Dziękujemy bardzo. Bardzo miło było. Ale się wstydzę. Że macie ją zapraszamy. Chciałem powiedzieć, że się bardzo wstydzę. Zareagowałem. Tak? Poproszę jakąś pastorałkę. Nie wiem. Nie wiem. Ale co się stało? Lulej się nie, to jest smutne. Może być o gwiazdo betlejemska. Ooo, mizerna cicha. No, organizm nie przygotowane są, ja nie wiem. Właśnie. Co się stało? Nie, nie znam tego. Nie mam tekstu, no. Nie cię oskarżę. To na górę tam jest tekst. A jeżeli na dna dna, znasz to? A jeżeli na dna dna? Ojej. To mam śpiewać, tak? A głowoki żłobie? Ludzie. Proszę. O, super. A głowoki żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż maliebo w maleńkiej osobie. Droższy widok niż maliebo maleńkiej osobie. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi, opuściłeś liczne niebo, obrałeś barwogi. Opuściłeś liczne niebo, obrałeś barwogi. Czyżeś nie mógł sobie największej ozdobie obrać pałacu drogiego niż w tym leżeć w żłobie? Obrać pałacu drogiego niż w tym leżeć w żłobie? Na twarz upadamy, czołem uderzamy, witając cię w tej stajence między bydlętami, witając cię w tej stajence między bydlętami. Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, przyjmij serce te skruszone, które ci składamy. Przyjmij serca te skruszone, które ci składamy. I zaprosimy do wspólnego poletowania panią Halinkę! Nie mamy siły z pytaniem, nie kolek, jak to będzie mi śpiewać? Ja to pani sobie zażyczy, taka będzie. Nie wiem, no. Jak? Chrystus się robi! O! Max wybrał. No, już Maxiu wybrał. Hej, żej, no dyna, dyna, narodził się u dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żej, no, narodził się w Betlejem, w Betlejem. Pięknie. Jak? Tak, dziękuję. Mikrofon też możesz zacząć. Chciałeś powinien śpiewać. Kabel. Chciałeś powinien śpiewać, być gwiazdorem. Gwiazdorem, estradowym. Dziękuję. To ja dajcie sobie teraz pożyczki, które to prosicie, prawda? O, dajcie, potem pomóż się, żeby rozkaz jeść i potem macie pójdzie spać. Pójdziesz, będzie buszował. Tak? Na pewno. Siedź! A bo chyba normalny. Czemu?
Dziękuję za kontrolę. Dziękuję.